Myślę, że każdy z nas ma jakąś swoją ulubioną przeglądarkę internetową. Dla mnie będzie to na przykład Google Chrome, ale w przeszłości zdarzało mi się wielokrotnie korzystać z Opery czy też Firefoxa, którego to ostatniego do dziś mam awaryjnie zainstalowanego na dysku, tak na wszelki wypadek, gdyby podstawowe oprogramowanie przestało działać. Obecnie wybór dogodnej aplikacji jest zresztą znacznie większy, ponieważ istnieją różne alternatywy nastawione na zachowanie jak największej prywatności, blokowanie reklam, czy też koncentrujące się na odpowiedniej wydajności i zwiększonym bezpieczeństwie. Generalnie każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie i z kim bym na ten temat nie rozmawiał, wymienia wady i zalety mniej więcej tych samych popularnych marek. Osobiście nie zdarzyło mi się chyba jeszcze nigdy, żeby ktokolwiek powiedział, że na co dzień korzysta z Internet Explorera. Na pewno znacie chociaż jednego mema z udziałem tej legendarnej przeglądarki. Swego czasu wszak ludzie wręcz prześcigiwali się w obśmiewaniu jej powolnego i ociężałego działania, czy też wielu problemów z wyświetlaniem stron zgodnie ze standardami sieciowymi. Nie bez znaczenia pozostawały też kwestie bezpieczeństwa, ponieważ Internet Explorer, delikatnie mówiąc, miewał poważne luki w zabezpieczeniach, które powodowały, iż bywał on ofiarą wielu cyberataków, wpływając negatywnie na jego reputację. Ostatecznie nie pomogła mu również wieloletnia i prowadzona z uporem maniaka preinstalacja na systemach Windows, co bardzo szybko wywołało szereg żartów, według których miał to być specjalny program do pobierania pozostałych przeglądarek. Obecnie schedę po Explorerze przejął Edge i choć działa on znacznie lepiej od swojego poprzednika, do czego jeszcze wrócimy, daleko mu do pozycji lidera. Najciekawsze w tej historii jest jednak to, że nawet pomimo swojej paskudnej opinii, podstawowy nawigator internetowy Windowsa sprzed lat w pewnym momencie nie tylko posiadał pozycję lidera w całej branży, ale i nawet przez pewien czas potrafił dominować na rynku. Po raz pierwszy na komputerach klasy osobistej Internet Explorer pojawił się w 1995 roku, a więc niemal 30 lat temu. Wówczas zachodnie konsorcjum dopiero co wydało swój świeżutki Windows 9.5, a już miesiąc po jego premierze dołożyła do tego specjalny dodatek MS Plus, w którego skład wchodził Internet Jumpstart Kit zawierający przeglądarkę w wersji 1.0. Na tamte czasy największą popularnością wśród użytkowników cieszył się jednak konkurencyjny Netscape Navigator, który w porównaniu do swojego nowego rywala działał zdecydowanie wolniej, ale też był znacznie lepiej dopracowany. Microsoft Internet Explorer na przestrzeni lat zyskiwał jednak coraz większą popularność, a co za tym idzie, powiększał swoje udziały w rynku. Wpływ na to miały oczywiście kolejne wersje oprogramowania, które wprowadzały obsługę 32-bitowych systemów Windows, wsparcie dla Macintosha oraz dodatkowe narzędzia obsługujące zwiększającą się z roku na rok multimedialność witryn sieciowych. Omawiane narzędzie miało również tę niezaprzeczalną zaletę, iż było po prostu darmowe, a przypominam, że za produkty konkurencyjnych firm najczęściej trzeba było zapłacić. Prawdziwa rewolucja względem swoich poprzedników nastąpiła wraz z pojawieniem się Internet Explorera 4, którego zintegrowano automatycznie z Windowsem 9.5 oraz 9.8. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, iż od tego momentu program był ten połączony z Outlook Express, przeznaczonym do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail, a także przeglądania grup dyskusyjnych. Najbardziej znana, a zarazem kontrowersyjna edycja przeglądarki Microsoftu miała jednak premierę w 2001 roku, kiedy to na PC-tach wylądował legendarny system Windows XP. Szósta generacja sztandarowego oprogramowania do przeglądania sieci była wówczas domyślną przeglądarką nowego systemu operacyjnego, znacząco zwiększając swój ogólnoświatowy zasięg. Jego twórcy zaś zapewniali, że jest to nowoczesne rozwiązanie wykonane w niezawodnej technologii, której priorytetem było zachowanie szybkiego działania, elastyczności oraz zwiększonej prywatności. Komercyjny sukces XPK spowodował, że mniej więcej do 2003 roku Internet Explorer stał się najpopularniejszym oprogramowaniem do przeglądania stron internetowych, osiągając powyżej 90% udziału rynkowego. Dla ukazania skali dominacji giganta z Redmond w tym zakresie warto odnotować, że konkurencyjny Netscape Navigator posiadał wtedy niecałe 2%, Mozilla 1,1%, a Opera w wersji 6.0 zaledwie 0,8%. Rosnąca popularność
popularność dzieła Microsoftu bardzo szybko jednak zaczęła zbierać swoje żniwa, ponieważ w miarę upływu czasu Internet Explorer 6 zaczął być krytykowany za swoje poważne luki w zabezpieczeniach. Brak regularnych aktualizacji oraz wsparcia dla nowych standardów uczyniły go z kolei łatwym celem dla hakerów, natomiast z czasem browser ten nie nadążał za postępami w rozwoju infrastruktury, co frustrowało samych programistów i webmasterów zmuszonych do poświęcania dodatkowej ilości czasu na optymalizację swoich stron pod przestarzały produkt. Ostatecznie szóstka stała się zatem ofiarą własnego sukcesu, ponieważ pozostawała w użyciu znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano, zwłaszcza w środowiskach korporacyjnych, gdzie Windows XP wciąż był dominującym systemem operacyjnym. Długowieczność szóstego wcielenia programu doprowadziła w końcu do takiego wylewu frustracji wśród jego użytkowników, że ci w pewnym momencie przestali się z niego naśmiewać i rozpoczęli regularny bojkot. W pewnym momencie Internet Explorer miał już bowiem spore problemy z prawidłowym renderowaniem stron, brakowało mu wsparcia dla przezroczystych grafik w formacie PNG oraz nie obsługiwał funkcji przeglądania w kartach, stając się po prostu niewygodnym. Takie funkcje i poprawki wprowadzono wprawdzie w kolejnych wersjach oznaczonych numerkiem 7 i 8, jednak nawet pomimo wielu starań Windows Internet Explorer, bo teraz tak brzmiała jego nazwa, był po prostu wolny, mało stabilny i nie nadążał za rosnącymi wymaganiami internetu. Samym zaś jego autorom zarzucano nieetyczne i monopolistyczne ruchy, które dążyły do tego, aby umniejszyć konkurencji i dyktować warunki tworzenia stron www. Wszystkie te działania doprowadziły w końcu do tego, że aplikacja Microsoftu zaczynała powoli tracić swoje udziały w rynku na rzecz Firefoxa, który oferował znacznie lepsze czasy ładowania, lepiej radził sobie też z wyświetlaniem nowoczesnych stron internetowych oraz przede wszystkim posiadał o wiele bogatsze opcje personalizacji. Nie był to oczywiście twór całkowicie wolny od problemów, ale i tak uważany był on za znacznie bezpieczniejszy, chociażby ze względu na szybsze aktualizacje i bardziej zaawansowane narzędzia ochrony prywatności. Jako oprogramowanie typu open source zyskiwał on również dużą popularność dzięki aktywnej społeczności, która brała czynny udział w jego rozwoju. Pamiętajmy też, że poza Firefoxem, Operą czy Safari na horyzoncie czaił się zupełnie nowy gracz, który już niedługo miał zdetronizować słabującego lidera. Krytyczny moment dla Internet Explorera nastąpił w okolicach drugiego kwartału 2012 roku. Microsoft próbował wówczas odwrócić niekorzystną kartę, jak i nadgonić konkurencję poprzez wprowadzenie licznych poprawek i usprawnień technologicznych, powodujących niestety jego jeszcze wolniejsze i ociężałe działanie. Na pierwsze miejsce w rankingu przesunęło się za to zwyżkujące Google Chrome, które potrzebowało na to zaledwie kilku lat i utrzymuje ten stan do dzisiaj. Ostatnia znana wersja przeglądarki, oznaczona numerkiem 11, przestała być oficjalnie wspierana w 2022 roku, jednakże już 7 lat wcześniej, przy okazji premiery Windowsa 10, zastąpiono ją programem o zupełnie nowej nazwie. Amerykańskie przedsiębiorstwo po wielu latach krytyki i nietrafionych decyzji chciało w końcu zadbać o swój zszargany wizerunek i zrezygnować z wyhodowanego na własne życzenie obiektu drwin. Dlatego też właśnie zdecydowało się na opracowanie zupełnie nowego i odcinającego się od swojego poprzednika Microsoft Edge. Co ciekawe, aplikacja ta w przeciwieństwie do oryginału nie działała już na silniku opracowanym przez Microsoft, a korzystała z dobrodziejstw Chromium, czyli technologii, na której bazowała jego największa konkurencja. Początki nowej ery w kontekście przeglądania treści sieciowych następcy Internet Explorera nie obyły się jednak bez kilku zgrzytów. Oprogramowanie to wciąż bardzo usilnie próbowało przekonać swoich właścicieli, że to właśnie jemu należy się miejsce jako temu jedynemu i właściwemu narzędziu do nawigacji, a niektóre opcje, takie jak zmiana domyślnej wyszukiwarki ustawionej jako Bing, były po prostu sprytnie ukryte. Współcześnie jednak Edge stanowi całkiem ciekawą alternatywę dla najbardziej popularnych przeglądarek, a poza systemami Windows spotkać go można również na tabletach, smartfonach czy konsolach Xbox. W zależności od wybranego źródła można również zaobserwować, że jego udział w ogólnym rynku wynosi mniej więcej od 3 do 5%, zaś internauci chwalą sobie podobną funkcjonalność oraz znacznie mniejsze w stosunku do Chroma wykorzystanie zasobów RAM. Niestety, co się stało, to już się raczej nie odstanie i wątpliwie
wątpię, żeby kiedykolwiek nowe wcielenie dawnego króla powróciło na dawną pozycję lidera. W każdym razie aktualnie nie jest to wcale złe narzędzie i gdyby tylko Microsoft poszedł po rozum do głowy wcześniej, bardzo możliwe, że jego historia zakończyłaby się zupełnie inaczej. We going incognito? Na koniec pozostaje mi zatem się tylko pożegnać i pozostawić Was z pytaniem o to, jakie przeglądarki goszczą na Waszych urządzeniach. To tyle ode mnie, na razie.